Ale mówię ci, on pisze jednym kopytem i on dzwoni czasem do tego grubego Krzyśka. Ja nie wiem, czy on tego grubego Krzyśka na nas nie zaprasza. Nie karmi go. Dlaczego? Bo ten gruby to jest ciągle głodny. Ten Krzysiek, wiesz. Widziałeś go. Ale jaki o jest. Kwadraton. Puch, siwy, krępy, baran. Przez ten telefon udaje się być taki miły. Wydaje. To jest taki okres, że wszędzie wychodzą diabły. Diabły. Takie złe postacie, na przykład ten krzyk z negatywną postacią. Nie, nie, on leci tam, gdzie mu... Bo on taki zebrak, wiesz. On tam leci, gdzie mu to dadzą. Tylko widziałeś tutaj, czy masz... Tak, nie podoba mi się. Od niego lecą złe energie. Tak. Będę. Jak już go raz widziałem, już miałem go dość. I, ale jako muzykolog taki, wiesz, no, ten łeb nie jest zły, ale... Musi być przez diabła, nie skoro jego własna rodzina. Jego wytwierdzana z on musiał być taki nieznośny. Wygania, nie użyteczny. Słuchaj, taki nieznośny musiał być, że ta matka musiała... Bo tak, wypieprza. Coś musiało tam być, wiesz, on ci pewnie nie powiedział. Nie pomagasz w domu, nic. To tego, on tam nie daje jeść. Temu grubemu. A ci powiem, coś tam musiało być dobrego. Skoro taka sytuacja skończyła. Nie, Anita nawet mówiła, ty zmieni towarzystwo, mówi, ten gruby jest nieuczynny. No tak, powiedziała. Nie, mi się nie podoba. Ja go raz widziałam, już mi od... Tak? Od niego taka energia leci negatywna. Negatywna? Diaboliczna, tak. Głupi, słucha na tym internecie, prawie to jest pustość, tak. No, bo wiesz co, on sprawa razy nabijał diabłu, jakby diabło. Tak, ja więc pustość sama, nie tam w internecie szukasz, co szukasz? Internet to tylko pokazuje to, co jest. No. No Krzysiek, no taki stara się być miły, wiesz. Prosi ciągle, on ten głodny, wiesz, Krzysiek. A gruby? On wszystko by ci pokazał, co on tam ma pod majtkami, wiesz, ale ja ci coś powiem. Taka gruba świnia, nie tak. Mówiąc krótko, rozumiesz? Gruba świnia jest nieatrakcyjna. Koniec. No. No. On tam mi tłumaczył, że tam jego nie lubią, że tam to, wiesz. Jakąś sektę znajdzie, że tam go nakarmią, potem mówi, że jego nie chcą wziąć tam na te czasy. Ja mówię, słuchaj, musisz być oddany, ale nie tak o. Ale sami oni sobie to wymyślili, to sami poddali się Amerykanom, no to jest okrętnie. To było się zastanawiać. Tak. W 89 roku na to. Na tą kapitulację. Jeżeli na przykład drony, Predator, na Dniepropetrowskim już są, no to zdecydowanie to się amerykańskie na to jest koniec świata. A ty wiesz, że to niektóre te drony strzelają do ludzi w ogóle. No tam na tej Ukrainie, to chyba strzelali.
Chce tej Nadzi, to się żyć chce. No my coś robimy, nie? A ona nic. Pójdzie tam, się popatrzy, coś zje na tą babcię. Tam. Pomyśli. O. A po co ona żyje? Strzela ten amerykański. No, no. Tak. O, dlaczego ta głupota tych Amerykanów prowadzi? Wchodzą na nie swoje terytorium tak. Już z jakąś technologią niebezpieczną. No strzelali po tych Słowianach. Wiadomo po co. Co to w ogóle jest, słuchaj? Jakiś kosma. A to dlatego, że Żydzi się do tego Także tam nie znaczy przeciw Rosjanie, Amerykanie. W ogóle nie szłeś za mną. Tak. O, dobra, tu jest. O. I co to za dźwięki? Wiatr. Gdzie jedna dziewczyna do Irka mówi, czy ja świruję z tą kamerą? Ja mówię, słuchaj Irek, jak ona taka durna, to weź tą butelkę za pazuchę, choć idziemy. I żeś mnie poszli. Dzisiaj obchodzone jest jedyne święto z przypadkiem Ciepolu. Gdzie? No zaraz się pokażę, tak jak tutaj. A, pamiątka! Wiecie, dlatego to wino piłam. Jak ona maszczona. Ale po zachodzie słońca. A byłeś na takim spotkaniu? Mhm. Ale ze świadkami? Tak! O! Proszę. Dziś mogłabym się do świadków Jehowy. Polska? Jak na całym świecie. No. Pamiątka. Święci Jezusa. No, no. 14 był niecola, znam to, wiesz, to piękne i pieśni piękne są. U badaczy to by się tym winem upił, ale u świadków to możesz tylko się popatrzeć. Myśmy z tym grubym, wiesz gdzie były? Na Czackiego 3x5 i Jacek Laskowski, który chciał z tym grubym studiować, zobaczył, że tak, ten gruby mnie całuje tam na dole. A ty Jacek Liskowski mówi, chyba nie będzie z tym grubym studiował Biblii, no bo skoro on mnie całuje, a Jacek Liskowski mnie zna. Weź tą kiełbaską zjedz tło. Bo myśmy z tym Jackiem mieszkali, Liskowskim, a ten gruby mnie całuje, to więc ja też się patrzę, co to za para, co to do cholery, ten gruby mnie całuje, no to chyba nie będzie z tym grubym studiował. No.
Elżbietę całuje, ten gruby. Ten gruby fajny jest, ale on, on ciągle jest nie, głodny, nie, to nie, więc nie, no, on, on by cię zdradził za 5 groszy. U niego się wszystko zmienia, ale zauważyłem. Na żarcie. Bardzo zmienia na skoń. Tak. O! Ale ja? Tylko na żarcie. To więc ci mówię. Jego, na niego czeka ta adwentystka, już nie z nią siedział, spotyka. I ona jemu jakoś tam na centralnym ma śmieci. On tam proszę żyje wszystko. Ten krzysiek gruby. No bo jak matka mu nie daje, to on musi coś jeździć, to nie można tak. I on chodzi na centralny, a ta adwentystka biedna, wiesz, ona mówi, że na Chorzej mieszka. Ciągle mówi, ten Krzysiek, ty słuchaj, ona mówi, że ona mieszka na Chorzej. Ja mówię, a co ty za nią chodzisz? Jak ci daję jeść, to ci źle? Może ci hamburgera postawi, może ci coś tam, wiesz. Zobacz, Macie, jak drzewa się kołyszą. Tu jest jakieś ten. Ale ta adwentycka to na jakaś dzika się zrobiła. Ona w ogóle od ludzi ucieka, no to wiesz. Ona taka domna, wiesz, jak i mądra. No. Co jest? I czytaj tam o Świadkach Jehowy. No. Czyli, że widzisz, ty jesteś git, bo ty wyczytałeś o pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa. To jest u Żydów, był 14 Nisan i to była pamiątka zawsze na wyjście z Egiptu. 14 Nisan u Żydów to była stała data. I oni zawsze wspominali i Jezus Chrystus powiedział i wspominajcie, aż przyjdzie. Czyli, że Jezus Chrystus wyzwolił z niewoli większej takiej, nie tylko z Egiptu, ale z niewoli grzechu, skażenia i śmierci. Jezus Chrystus poprzez swoją doskonałą krew. No to więc myśmy wyszli z niewoli i 14 Nisan zawsze mamy wspominać na wyjście, a przejście do nowego porządku rzeczy Królestwa Bożego, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie płaczu, gdzie nie będzie śmierci, czyli to, co było właściwie. I to jest piękne, to jest tak piękne i tak oczywiste, że aż wstyd, że ci profesorowie, docent doktor habilitowany, nie spostrzegli się, że ta pamiątka była obchodzona raz w roku. Nawet ten arcykapłan, proszę ciebie, który wchodził do miejsca najświętszego świątyni, to wchodził raz w roku z krwią kozłów, z krwią cielców. Ale ponieważ krew Jezusa Chrystusa była nade wszystko, to już ten arcykapłan nie musiał wchodzić z krwią kozłów, bo to byłoby chyba śmieszne, i z krwią cielców. No to 14 Nisan pozostało i na tym stanęło. No to więc raz w roku się to święto obchodzi i to wszystko. Na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa i na pamiątkę wyjścia z niewoli grzechu i śmierci. Ale ofiara Jezusa Chrystusa dopiero będzie obowiązywała za jakiś czas. Ponieważ jest sformowany nowy rząd w niebie, królestwa i to wszystko są procedury, które są, każda jest rozłożona w czasie. No to więc to wszystko trwa. No. A katoliki się wybierają do nieba, a to się tu wybiera, a to się to tam wybiera. Ale że oni też tłumaczą, że na zasadzie Jezusa Chrystusa. A ja mówię, a do nieba to na jakiej zasadzie? Platona? Dualizmu? Czyli tej duszy nieśmiertelnej? Czegoś, co nawet i Żydzi nie wierzyli, ani pierwsi chrześcijanie? No to więc widzisz. Księża katolicy tak się rozpędzili z tą swoją filozofią, dualistyczną, poplatoniczną, czy może nawet i platoniczną, że wiesz, wierzą w ducha. No. A to było obce. Ja ci coś powiem. Świat duchów, aniołowie, cherubini, serafini, to było co innego. A świat ciała, to było co innego. I nie wolno mieszać tego. No. Człowiek,
który, jak to Bóg powiedział, zgrzeszysz, śmiercią umrzesz, na pewno umrzesz, niechybnie umrzesz, z pewnością umrzesz, mot. Jest takie hebrajskie słowo, dwa razy użyte. To więc niektórzy bibliści właśnie tłumaczą, że na pewno umrzesz, niechybnie umrzesz. Czyli, że tam nie było życia nieśmiertelnego dla Adama. Dla niego z powodu grzechu było karą, była tylko śmierć. No i koniec. I co? No i dlatego, ponieważ wszyscy w grzechu się urodzili, potomkowie Adama i Ewy, to też umierają i dla nich jest tylko śmierć. I dlatego oni czekali na Jezusa Chrystusa, żeby odkupił to, co utracił Adam i Ewa. No to po 4000 lat, ale oni doczekali się do tego Jezusa i co oni z Nim zrobili? No, widzisz, to zrobili. Jakie to ciemnoty. A teraz mówią w radiu, to KFM Żydzi. Wykształ, jak mówią, wykształciuchy. No. I po co im to było? Ale zobacz, jak chytrze w radiu to KFM mówi o książkach, reklamuje książki. A gdzie Nowy Testament? A czy przypadkiem Nowy Testament nie mówi o Jezusie Chrystusie, którego żeście wy odrzucili, a wy się tak bardzo boicie mówić o tym Jezusie Chrystusie? A dlaczego? A czy to nie jest podejrzane? Ktoś tak z boku by się popatrzył. A dlaczego wy o tym Jezusie Chrystusie nie chcecie mówić? A dlaczego wy Żydzi mieliby mówić o Jezusie Chrystusie? No widzisz, no. Dlatego te pisma greckie to odpadają. A przecież Biblia jest koherentnie połączona. I tak jak tam było 312 proroctw, które się spełniły na Jezusie Chrystusie i były też takie proroctwa, które zapowiadały Jezusa Chrystusa, no to w Apokalipsie są też po trzecie takie proroctwa, które mówią o tym, że On w niebie siedzi jako król. No, no to więc już jest tak. A kiedy to królestwo? A no właśnie. Wtedy, kiedy szatan został zrzucony w oblicze ziemi. No teraz właśnie szatan działa na wielką skalę. Ale od roku 1914. Nie, ale zauważ, że teraz masz kulminację działań szatana. No, kontynuacja dni ostatnich. Tak. Libię, Tunezję, co tam jest Egipt tego. Tak. Tak. Tam jest taki dyktator żydowskiego pochodzenia, no. Ten to jest szefem kunty wojskowej. Ale nie, to jest to. Jezus Chrystus objął w 1914 roku królestwo w niebie, a na ziemi stąpił diabeł. Biada ziemi i morzu, gdyż stąpił diabeł, pałając wielkim gniewem, gdyż wie, że czasu ma niewiele. I to mówi Biblia. I to się zaczęło w roku 1914, gdy się zaczęła... No. A teraz co, masz kontynuacja? To się tylko nasila. No. W tym roku. Tak, nasilenie w tym roku. Nienormalna sytuacja. Poza tym ja tylko powiem, że jak się wychodziłem, było tak zimno, ja byłem przerażony. Tak. Do popołudnia jeszcze wychodziłem i w ciągu dnia też. To jest nienormalne, żeby w drugiej połowie już kwietnia była taka temperatura. Wszystko w życiu było normalne. Zimno. Jestem za zimno na plecy. I tu siedziałam z tą Nadią, ja mówię, słuchaj Nadia, coś mi plecy. No tak. Ale nie wiem, czy ja stałam za otwartymi, ale raczej było ciepło w domu. I coś mi wiesz. Najlepiej w nocy nie otwierać tego okna, bo to się można, wiesz, zaziębić. A jak jeszcze ktoś ma otwarte plecy, to skończy. I coś nie chce plecy. A po te grypowe sprawy to też nie są dobre, bo można wychodzić 1000 lat i nie wyjść. Niektórzy to się do zobaczenia w trumnie spotykają, wiesz. No. Dobrze. No. Aldebaran. No co widzisz? No. Na tej koszykowej 28 był taki siwy, krępy dziad taki, te włosy kudły takie, Aldebaran, i on być może nawet, że Krzysiek do niego dzwonił, bo być może, że on go gości, być może, że nawet może on być pedałem, wiesz? Bo ten Krzysiek mówi, że jak mi dadzą zjeść, to ja się oddaję. No ten Krzysiek gruby. Ale miał ładnego chłopaka, takiego żeśmy we trójkę spali w Parku Skaryszewskim, jak było w Muzeum Powstania Warszawskiego, na kocu żeśmy tak spali.
Ja mówię, zobacz, jaki ładny chłopak, skąd ty go masz? I ten chłopak był bardzo grzeczny. No myśmy spały na kocu, to czy opalałyśmy się tam. No. Ale ten Krzysiek to taki jest zdradliwy, tam wiesz, leci tam, gdzie mu zaśpiewają. Aldebarany. No. O, już nam choroba przechodzi. Bardzo brudny. Co? Temperatura taka nienormalna, jak się chodziłem, że ja byłem zaskoczony, więc tak zimno było. O tej porze, 15 lutego, marca. Tak. A żebyś wiedział. No. Ja się kładę spać, bo coś się jeszcze zobaczę tutaj. Ja się kładę spać. Pogoda jest obrzydliwa. A tak jak się śpi, to wiesz, dzisiaj się stało dobrze, bo był deszcz. Tak, tak. Mrzawka. Dobrze, żeśmy zrobili, że... Jasne zimno. Spali tam do 10:00, nie wiem. Chyba, że wtedy deszcz padał cały czas. Tak. Ale zawalam. Widzisz, taki dzisiaj niby ten wieczór biedny, ale wesoły. Zobacz, jak to szatan diabeł lubi zatuszować, bo była pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. Widzisz? Jak to lubi zatuszować. Wynieś. I tą pamiątkę akurat ta nadia przyszła, widzisz? Ten znak. Gdzie masz słuszność, że to Rosja jest? Nie, ale ona się miota, ale do zobaczenia. Ona się miota, ale tu chodzi o symbol. No, ona nie ma tego sensu w życiu. Ona tak się miota, nie, wiesz, miota się pójdzie miota. Tam się ogrzać tutaj. A mówię, to po co ty żyjesz? Ja mówię, ja żebyś coś robiła w życiu sensownego, może byś się chciała z synem spotkać, to rób coś, ale wiesz, ten syn może jej nie chce widzieć, wiesz jak to, matka z córką, syn z matką. No. Kulagowska. Iwona Kulagowska. Blogspot. Chciałby siadać na te krzesła. No. A tu jest Iwona Kulagowska. Tak. Chciałby na te krzesła siadać na to wszystko. Będę. Tak. To są krzesła z metalu. Jedna jest odwrócona dupą, druga przodem. Kulagowska. Aluminium. Kulagowska. No. Jan Szul. Bardzo miły człowiek. Urodzony w 59 roku. To mniej więcej gdzieś tam koło nas. Zobacz. No. Jan Szul. W Sieniawie, na Podkarpaciu. W rodzinie chłopskiej. Wychował się i ukończył szkołę podstawową we wsi Leżachów. Właśnie to środowisko ukształtowało jego wrażliwość. Jan Szul. Born in May the 1st, 1959, in Sieniawa, in Podkarpaciu region. He grew up and finished primary school in Leżachów village. It was, no i tu masz wszystko po angielsku, zima, winter. Piękny. Patrz. I tego Jana Szula się telewizja pozbyła. I tak szukają. No tak. Kolejnych. Tak, no, daj spał.
ale dobrze, żeśmy na tą Sapieżyńską 8 poszły, bo był bardzo bogaty wernisaż Jana Szula. No, ja mówię, Anita, te wołki wkładaj, wszystko. I ona po prostu tak mi dziękowała, bo nie mogła tam trafić. Ja mówię, już nie wiesz, gdzie jest Sapieżyńska 8? Ja mówię, idź tam do przodu, gdzieś tam szła, idź tam. Ona mówi, jak cię kopnę. No. Tak. Widzisz. Anita. Nawet nie wiadomo, jakie ona ma kopyta. Jak się nazywa? Będę pani stosowny stawiał oczy. No. Komis. Tylko się to wietrze trochę zasięg. A widzisz, a widzisz. Pan tylko chce coś tutaj zobaczyć. No. No. Napiłeś się. A zobacz kaloryfery, czy one są wyłączone. Pewnie coś tam grzeją, ale to jest symboliczne tylko. No znowu 221, to dobrze. Mogą się zaziębić, niesamowicie. Taką pogodę. Niesamowicie. Tak. Można ja bardzo. Ja w ogóle jestem zdziwiony, tak patrzę na tych młodych ludzi, oni są tak cienko poubierani, którzy taką pogodę dać. Zimą. Młodzi lubią szpanować. O Jezu, ile tych zdjęć. Boże. No dobrze. I teraz tak. Co to jest? Sami sobie to stworzyli, bo nie kontrolowali tej sytuacji na Ukrainie. Tak. Mieli tak tamtych Żydów jako tylko oligarchów. No i oni wysłali tą całą historię z tym Rosjanom. To sobie to bandy, że zaczęli z tej Ukrainy. Jasne. Masz przykład, do czego Żydzi są zdolni. Skłócają dwa słowiańskie narody, największe. Rosjan i Ukraińcami. No, o tym chcę. To jest typowy szatan. Czyli pośrednikiem szatana jest Żyd. Jak ktoś nie wierzy, to sobie zobaczy Ukrainę. Do dzisiaj. Dobrze. I tu, i tu, i tu, i tu. Aha, i tu dalej pójdzie, dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Okej. No. Jutro wyjdę na prostą z tymi filmami. Na prostą. Szatan, szatan. Żebyś wiedział, co jest szatan. Że to jest szatan.